Idziemy? Dawaj. Jedziemy. A w materiały budowlane, rzetelnie, kompleksowo i na czas, zaopatruje mnie hurtownia budowlana Matbud. Dzień dobry, poniedziałek. Wszystko nam poschło. Domaluję tutaj folią, przykleję bandaż. Pomaluję folią ten fragment zaciągnięty klejem i tutaj górę i startujemy z płytkami. Śnieg wali niesamowicie. To szok normalnie, nie ma widoku na wejście na budowę. No rzeźbimy, lecimy z tymi płytkami. Praktycznie tą ścianę już mamy gotową, zostały jeszcze tylko kawałki do przyklejenia tutaj z tej strony drzwi i zejście się u góry. Robota fajna, no w ciepłym na głowę nie pada, ale mordęga, bo z każdą płytką trzeba latać na dół do garażu, docinać, szlifować, no bo no nie ma opcji tutaj, żeby to robić, także czasowo to schodzi. No płytki są pałąkowate. Ciężko jest pozgrywać, żeby to było naprawdę fajne lico. Niby pierwszy gatunek, paradyż, ale płytki bananowe. Dobra, także teraz zacznę już sobie tą ścianę, gdzie jest grzejnik. W miejscu, gdzie jest grzejnik, ma przyjść płytka taka ozdobna, ryflowana. Tak ona wygląda. A po bokach docinki z tych właśnie, które tam są. Tak są na ścianie, także Armi urobi mi kleju i dotnie te dwa trójkąty i lecimy tutaj z tą ścianą. Idziemy? Dawaj. Jedziemy. Zabraliśmy się dzisiaj za zabudowę tej półki, znaczy za ułożenie tej półki płytkami. W tym miejscu będzie stała wanna, także tam nie płytkujemy, puścimy tylko pasek nad wanną. Tu już mamy ten moment, ten etap zrobiony. Także płytki mamy pozacinane pod kątem 45 stopni właśnie tutaj na tą półkę. Bardzo fajnie, naprawdę bardzo fajnie poszło tą przystawką i powiem wam, że jestem zadowolony z efektu. Zobaczcie. No ręcznie w życiu by tego nie zaciął. Chociaż nie wiem, jakby się starał.
Także cieszę się, bo po prostu, no jeżeli wydawać pieniądze 2000 zł na przystawkę taką profesjonalną, jaką właśnie widziałem na kanale Art Fritz. Bardzo pozdrawiam pana Wacława. To wydałem ponad 300 zł i no i efekt chyba uzyskam ten sam, tak myślę, aczkolwiek no ja już nie mogę za to, że płytki są po prostu pałąkowate i w narożnikach, ten narożnik w rogach będzie się spotykał, a w środku będzie szczelina. No to ja już za to nie mogę, płytek po prostu wygiąć się nie da. Także lecimy dalej. Jutro zabierzemy się za komin. Dobra, półka obrobiona. Chciałem wam pokazać to zacięcie tą maszyną, tą przystawką. No, tak jak powiedziałem, rogi płytek schodzą się środkami, jest niestety większa szczelina, ale tak wygląda narożnik. Także sami ocencie, czy warto taką przystawkę kupować. A my zabieramy się za obróbkę komina. Z uwagi na to, że sam komin po szerokości ma 74 cm, a 75 ma płytka, więc w żaden sposób nie zamknęlibyśmy tego pulikami i no nie szłoby po prostu zaciąć pod kątem 45 stopni, żeby te boki schować. I tutaj inwestorzy wymyślili tak, że nie chcą centralnej fugi na środku komina i żeby się rozjeżdżać tu i tu i żeby to były zacinane, tylko po prostu płytki mają iść na mijankę. Czyli duża, mniejsza, żeby sumarycznie to wyszło więcej, niż ma komin plus właśnie te puliki, które mają zamknąć. Wszystko żeśmy sobie docięli tą przystawką pod kątem 90 stopni na Boscha. Poziomica ściski bardzo ładnie wyszło, wnet oryginalny po prostu tutaj brzeg. Mi pozostało tylko leciutko kamieniem to szkliwo sfazować i wygląda jak oryginał. Te cięte kawałki będą wychodziły właśnie w środku. Także Arni robi klej, ja szlifuję sobie tutaj te brzegi i będziemy układali. No, tutaj macie zacięte tą przystawką pod kątem 45 stopni. Daliśmy trochę więcej z uwagi na to, że strasznie odpływały się narożniki i byśmy za dużo po prostu płytek namarnowali. Na rogach zrobimy po prostu troszeczkę szerszą fugę, także tak wygląda zacięcie pod kątem 45 stopni tą przystawką, a tutaj jest płytka cięta tą przystawką 90 stopni. Jest w niektórych miejscach po prostu powyszczerbiane to szkliwo, ale po prostu po oszlifowaniu kamykiem jest jak oryginał i wygląda dobrze. Także te cięcia będą szły w środku tego komina. Półkę już wkleiliśmy, te drewniane. Jutro zostanie nam tylko wklejenie spodów i wycięcia otworów pod halogeny. Nie będziemy mieli półkę z głowy. Komin praktycznie obrobiony. Tak wyszły narożniki. I tak do samej góry. Tam otwór już do kratki wentylacyjnej też wycięty. Jutro
Jutro zamykam tym bokiem. Płytki już podocinane, pozacinane, także zamkniemy ten pulik komina. Następnie podzielimy tą odległość na pół, bo tu w środku będzie szedł taki sam pasek, znaczy te ozdobne płytki tutaj z tymi wgłębieniami też w osi tutaj na tej ścianie, także robota idzie. Dobrze. I komin gotowy. Tak wygląda. Tak prezentują się narożniki. Przypominam, że zrobiłem je trochę szersze, to znaczy trochę więcej zostawiłem tej płytki, ścinając pod kątem 45 stopni, ponieważ na tych krótkich odcinkach, gdybym trzymał się zaraz blisko szkliwa, pękały, odszczypywały się rogi i po prostu no, za dużo płytek byśmy namarnowali, także zrobiłem trochę lepiej niż 2 mm od tego szkliwa narożnik. Tak się prezentuje wykonany komin tymi przystawkami pod kątem 90 stopni i pod kątem 45 stopni. Linki zostawię pod filmem. Macie teraz obraz, jak wygląda wykonanie takimi przystawkami. Sami zdecydujcie, czy takie przystawki warto jest kupić, gdy ma się po prostu na jakąś tą łazienkę od czasu do czasu do położenia. Ja jestem zadowolony, także zaczynam ten kawałek ściany. Tutaj po środku będzie szła właśnie ta ryflowana płytka ozdobna, także zabieram się za rozmierzanie. Dzięki Wam za oglądanie. Jeżeli macie pytania, piszcie w komentarzach, chętnie odpowiem. Nie zapomnijcie subskrybować kanału. Lajkujcie, komentujcie. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego razu. Hej!